Magazyn sportów nieolimpijskich w Modern Sports TV. Maciej Żyłka, witam i zapraszam. Zachęcam też do subskrybowania YouTube'owego kanału Modern Sports TV. A dziś mówić będziemy o fistballu w studiu Robert Szczerbaniuk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fistballa. Przed nami piłka od fistballa. Czym ta piłka różni się od piłki siatkowej? Czym się różni? Jak widać, kolorystyką, może objętościowo jest podobna do piłki siatkowej, ale jest na pewno dużo cięższa i dużo twardsza. To są te podstawowe różnice na pierwszy rzut oka. Siatkarski mistrz Polski, reprezentant Polski wielokrotny, ponad stukrotny. I teraz fistball. Skąd zainteresowanie tą dyscypliną sportu? Jak to się zaczęło? Wszystko zaczęło się ponad 2 lata temu, gdzie dostaliśmy zaproszenie ze Światowej Federacji Fistballa jako siatkarze, ponieważ fistball jest troszeczkę połączenie siatkówki z tenisem, gra się na boisku takim trawiastym, a że w Polsce jest to mało znana dyscyplina, także dostaliśmy tutaj jako siatkarze dziką kartę na Mistrzostwa Europy, którą przyjęliśmy, żeby spróbować i zobaczyć, na czym ta dyscyplina polega. I to były właśnie takie początki fistballa. No i próbowaliście i jak spróbowaliśmy, powiedzmy z sukcesem, bo pierwsze Mistrzostwa Europy w 2016, które odbiły się w Gelsenkirchen, zakończyliśmy na 7. miejscu, wygrywając jedno spotkanie z reprezentacją Hiszpanii, która już grała od 4 lat w fistball. Także jedno zwycięstwo, ale bardzo cenne, z którego bardzo się cieszymy. Wielu siatkarzy, wiele siatkarek gra w fistball? No, powiem tak, fistball dopiero raczkuje w Polsce, z roku na rok jest coraz więcej. W tym roku pojawiła się także po raz pierwszy reprezentacja kobiet, która zadebiutowała na Mistrzostwach Świata w Linz. Także liczymy na rozwój tej dyscypliny. Przeprowadzacie również warsztaty, pokazujecie się w szkołach, pokazujecie tę dyscyplinę sportu. Czy to znaczy, że młodzież również chętnie fistball uprawia? No ciężko powiedzieć, żeby uprawiała. Na razie pokazujemy, staramy się zachęcić dzieci, czy tak zwaną młodzież, do spróbowania tej nowej dyscypliny. Głównym tutaj ośrodkiem na dzień dzisiejszy jest Wrocław, gdzie pozostało główne boisko z World Games na Niskich Łąkach. Jeżeli chodzi o boisko trawiaste, jest pełno szkół, które mają hale pełnowymiarowe, które pozwalają grać w fistball. Bogdan Zawisza, który jest tutaj dyrektorem Szkolnego Związku Sportowego, bardzo tutaj promuje tą dyscyplinę. No i idzie wszystko w dobrym kierunku, małymi kroczkami, pomału, ale idzie do przodu. A w ośrodkach siatkarskich, tych takich typowo, rozwija się, czy jeszcze trzeba dużo pracy, żeby pokazać? Nie, na razie tam jeszcze nie próbuję drążyć, bo to jest zupełnie inna dyscyplina sportu pod względem organizacji i tak dalej. My raczkujemy, to nie jest jeszcze dyscyplina taka, na której można zarabiać pieniądze, tylko zawodnicy na przykład sami opłacają, czy się składają, żeby pojechać gdzieś zatrenować i tak dalej. Sami płacą za pobyt, także to jest zupełnie co innego. Ale mam nadzieję, że to się zmieni w niedalekiej przyszłości, po jakichś, mam nadzieję, fajnych sukcesach, jeżeli chodzi o osiągnięcia fistballa, dojdą młodzi zawodnicy i będziemy się rozwijać. Fistball to połączenie tenisa z siatkówką, tak? To przed chwilą zostało zdefiniowane. Jakie są te wspólne cechy? Jakie są zasady, tak w dużym skrócie? Pierwsza różnica, gra się 5 na 5. Wysokość siatki, czyli paska przydzielającego dwie połówki, dla kobiet jest wysokość 1,90 m, dla mężczyzn 2 metry. Boisko, jeżeli gramy na zewnątrz, boisko trawiaste, wynosi 20 na 50. W sezonie zimowym jest się zima, odbywane są mecze na halach i boisko wtedy jest takie jak do piłki ręcznej. Kolejna różnica jest taka, że piłka może skozłować. Między odbiciami piłka może skozłować, między odbiciem partnera, ale nie musi. Może być uderzona od razu, bezpośrednio, bez kozła. I najważniejsza rzecz, piłka, żeby przejść na drugą stronę, nie może przejść po koźle, bo to już jest błąd. Piłka musi
przejść od razu po uderzeniu. I to są mniej więcej takie generalne, że tak powiem, różnice. No i ostatnia, myślę, podstawowa zagrywka, gdzie powiedzmy na siatkówce zagrywa się za linią boiska, a tutaj się zagrywa za linią trzeciego metra, której nie można przekroczyć. I to mówi też specjalista od zagrywek. No, ja wiem, czy specjalista. Coś tam się udało swego czasu. Jakie plany na rok 2019? Jakie duże imprezy? Mamy dwie duże imprezy. Może powiem tak. W 2018 roku męska reprezentacja grała Mistrzostwa Europy, które odbywały się w Niemczech. Na 10 drużyn zajęliśmy niespodziewanie 6 miejsce, co dało nam kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Szwajcarii w sierpniu. Kobiety natomiast zadebiutowały w 2018 roku na Mistrzostwach Świata i była to ogromna niespodzianka chyba dla wszystkich tutaj sympatyków fistbola, że zaszły też tak wysoko, bo również zajęły 6 miejsce. I w tym roku, w 2019, zagrają w Czechach, niedaleko tutaj Pragi, Mistrzostwa Europy. Także to są te dwie najważniejsze imprezy, do których chcielibyśmy się przygotować. Wiadomo, są jeszcze turnieje z cyklu takie World Toury, ale na to się raczej nie nastawiamy, bo potrzebne są na to fundusze, a których na dzień dzisiejszy nie mamy, więc głównym celem dla nas jest wystartowanie dla kobiet Mistrzostwa Europy i dla mężczyzn Mistrzostwa Świata.